Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Jezus w dzisiejszej dobrej nowinie demaskuje nasze ludzkie chore myślenie o Bogu. Jesteśmy bardzo podejrzliwi i pełni wątpliwości, tak jak pokolenie żyjące w czasach Jezusa. Szukamy dziury w całym, zamiast szukać prawdy. Ani żyjący na pustyni asceta Jan, ani też przebywający pośród ludzi i nie gardzący ich gościnnością Jezus nie byli w stanie zaspokoić ludzkich oczekiwań. Jest takie polskie przysłowie, które dobrze oddaje tę sytuację. Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Szkoda tylko, że to przysłowie ma zastosowanie również w stosunku do Boga. Zdaje się, że my ludzie rościmy sobie prawo do kreowania Boga na własny obraz i podobieństwo. A przecież powinno być na odwrót. To On ma nas kształtować, a nie my Jego. Jesteśmy jak głupiutkie, rozkapryszone i leniwe dzieci. Leniwe, bo nie chce nam się podjąć trudu poszukiwania prawdy. Rozkapryszone, bo gdy Bóg sam przychodzi i objawia nam prawdę, zaczynamy kręcić nosem i szukać wymówek, aby jej tylko nie przyjąć. Głupiutkich, ponieważ odrzucenie prawdy zawsze jest przejawem największej ignorancji i głupoty. W dzisiejszym fragmencie dobrej nowiny najwięcej trudności sprawia przetłumaczenie na nasz język ostatniego zdania. Mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Co to zdanie może oznaczać? Została uznana za sprawiedliwą, czyli zgodną z prawem boskim. Mądrość ze względu na potomstwo jej. Czyli innymi słowy, ten wypełnia prawo Boże, którego życie wydaje owoce mądrości. Nie ma zbawienia w bezmyślnym wypełnianiu przepisów prawa, ale jedynie w kierowaniu się w życiu mądrością Bożą. Zdaje się, że właśnie to chciał powiedzieć nam Jezus. Bądźmy dziećmi mądrymi, szukajmy prawdy i sercem przylgnijmy do niej.